I po przerwie wraca kolegium redakcyjne. Witam państwa bardzo serdecznie. Podsumowujemy tydzień, a ze mną tego podsumowania dokonują Joanna Miziołek, Tygodnik Wprost, Jan Pospieszalski, TVP, Zbigniew Górniak, TVP3, Marek Król, publicysta niezależny. Nim zadam pytanie, proszę państwa, posłuchajmy konferencji ministra Niedzielskiego. Nie mamy już przestrzeni do obostrzeń wprowadzania na poziomie regionów. Jedynym wyjściem w tej chwili jest objęcie czy rozszerzenie tych obostrzeń na całą Polskę. Kolejny lockdown, proszę państwa, potrwa od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju. Zostaną zamknięte hotele, ograniczona będzie działalność galerii handlowych, zamknięte będą kina, teatry, baseny, obiekty sportowe, a uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej, czyli znowu jesteśmy uziemieni. I co państwo na to? Czy to rzeczywiście jest jedyna droga na walkę z tym paskudnym koronawirusem? Joanna Miziołek, poproszę jednak, od kobiet będziemy zaczynać. Ja myślę, że tak, że to zamknięcie jest jedyną walką. Zresztą ta sytuacja jest na tyle poważna, że też decyzje polityczne przecież zostały w związku z tym podjęte. Między innymi prezydent nie wybrał się na Węgry. Jarosław Kaczyński odwołał Nowy Ład, który właśnie dzisiaj miał się odbyć. Więc myślę, że to jest bardzo poważna sytuacja, którą już dostrzegają politycy w tych statystykach zakażeń. Bo jeżeli to zaczyna dobijać do 30 tysięcy, to jest zakażenie. To znaczy, to już jest taka niewydolność naszego systemu zdrowia. I dzisiaj to też bardzo odpowiedzialne, że politycy podejmują takie, a nie inne decyzje. Ja myślę, że ten jeszcze twardszy lockdown może nas czekać. Te zapowiedzi Wielkanocy bez rodziny, czyli takiego, powiedzmy, zakazu przemieszczania się w przyszłości, tego, że jednak ogólnopolski lockdown jest dzisiaj wprowadzony. Mówi się o tym też, że może w przyszłości będzie jeszcze mocniej. To znaczy, że na przykład salony fryzjerskie czy kosmetyczne, czyli całkowite już takie zamknięcie kraju nastąpi. Ja myślę, że to jest dlatego dobra decyzja, bo też ta mutacja tego wirusa brytyjskiego jest coraz gorsza. To znaczy widać, że mówił o tym też minister Niedzielski, że zdaje się, to jest 50 kilka % zakażeń w Polsce. Musimy w jakiś sposób wytrwać tą trzecią falę, no bo już skoro szczepimy tak dużo ludzi, zdaje się ponad 3 miliony jest osób zaszczepionych, to znaczy, że już przynajmniej jesteśmy w jakiejś części ochronieni, a tak naprawdę jeżeli koło już 60% osób będzie zaszczepionych, to będzie bardzo dobrze. No ale właśnie Joanna Miziołek, i tutaj już będzie pytanie do Jana Pospieszalskiego, ale jak to się dzieje, że mamy już tyle osób zaszczepionych, ponad 3 miliony osób zaszczepionych, a tych zachorowań tylko przybywa, a nie ubywa? No to przecież powinno być dokładnie odwrotnie. I ten apel o to, byśmy wytrzymali, to już jest kolejny apel, bo ja mam wrażenie, że za 10 lat będziemy apelować o wytrzymanie 158. fali koronawirusa i wszyscy mamy tego potąd. Jan Pospieszalski. No i element zmęczenia, element takiej, no przyznam się szczerze, frustracji, rozpaczy u niektórych może się pojawić i wcale się nie dziwię. Jedna z rzeczy, która najbardziej mnie w tej chwili jakoś nurtuje, to jest to, czy rzeczywiście nasze władze, minister zdrowia i ten zespół, który przy nim pracuje, wykorzystał ten rok. Mieliśmy rok, podczas którego można było prowadzić jakieś analizy, jakieś badania nad własną szczepionką, nad własnym lekarstwem, nad własnymi testami. Nic takiego się nie stało. Rząd w dalszym ciągu, zdaje się, podejmuje decyzje po omacku. Rząd nie jest w stanie się wytłumaczyć, jakie skutki uboczne przyniosły poprzednie silne obostrzenia, restrykcje, zamykanie przychodni, zamykanie szpitali. Proszę zwrócić uwagę, cała służba zdrowia w większości, w 96 czy 5% jest zaszczepiona. Dziś dostać się do lekarza w dalszym ciągu jest bardzo trudno i większość uznaje teleporady jako standard. Czyżby sama służba zdrowia nie wierzyła w skuteczność szczepionki? No mamy tutaj całą masę pytań. Mamy pytania również dlaczego, o czym Dorota doskonale wiesz, wleką się prace badawcze nad amantadyną. Od 3 miesięcy pilotujemy ten projekt badawczy. W momencie, kiedy on wreszcie uzyskał wszystkie potrzebne zgody, nagle się okazuje, że w dalszym ciągu ośrodki
przepraszam, prowadzące badania nad amantadyną, która pomaga ludziom. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że znam ludzi, którym ona pomogła. Znam wielu ludzi, którzy do nas się zwracali po programach, które robiłem od grudnia dotyczących amantadyny. Często ostatnio odbieram po kilka telefonów dziennie z prośbą o kontakt do pana Bodnara, z prośbą o pytanie, czy mogę pomóc w załatwieniu wiratek amantadyny i tak dalej, i tak dalej. No, sytuacja jest naprawdę poważna i nagle się okazuje, że 2 tygodnie temu grupa ekspertów pracująca z ministrem zdrowia mówi, że amantadyna nie działa w momencie, kiedy w 3 ośrodkach prowadzone są i zaczęto prowadzić badania. Tak, wydano zgodę na te badania. Agencja Badań Medycznych zgodziła się na dofinansowanie. I to nawet nie było 2 tygodnie temu, Rada Medyczna powiedziała. Oni powiedzieli już na początku lutego, że amantadyna nie działa i jej nie zalecają. No tak, ale jednocześnie, przepraszam Dorota, ale jednocześnie były informacje, że badania są w wdrożone, że prowadzą je bardzo poważni naukowcy, tak, że prowadzą je bardzo poważne, autorytatywne ośrodki. No, na miłość Boga jedynego, przecież jak można coś takiego zrobić? Czy to nie jest używanie dziwnych nacisków na wolność badań naukowych? Do jasnej chciałbym tutaj powiedzieć coś bardziej ostrego. No, to jest skandal i to są ludzie, którzy nie wytłumaczyli się z tego stanowiska. Pytany przeze mnie jeden, drugi minister w ogóle nabrał wody w usta, nie chciał skomentować tego. No jak to jest? Czyli Polska przeznacza jakieś środki na badania nad lekiem, który pomaga od roku wielu ludziom, tak, te badania się ślimaczą, rzucane są kłony pod nogi panu Rejdakowi, panu Bodnarowi, panu Barczykowi z Katowic. Mówili o tym naprawdę bardzo poważni naukowcy, żeby to zrobić, po czym badania są blokowane, bo może coś być niedobrego, a jednocześnie totalnie lekceważone są skutki uboczne AstraZeneki. No właśnie, ta sama Rada Medyczna, która twierdzi, że amantadyna nie działa, jednocześnie dopuszcza szczepionkę AstraZeneca i wciąż czeka na decyzję Europejskiej Agencji Leków. Ale badania się jeszcze nie rozpoczęły nad amantadyną. Jak oni mogą z góry przewidywać, tak, jaki będzie wynik? No właśnie, nieuprawniony nacisk na wolność badań naukowych, moim zdaniem. To jest bardzo ciekawe. Zbigniew Górniak, w takim razie mam do ciebie pytanie, czy można byłoby zrobić więcej, czy można byłoby zrobić coś innego? Rzeczywiście wydaje się racjonalnym posunięciem po prostu zdjęcie reglamentacji z tego leku, powiedzenie lekarzom, ok, posługujcie się artykułem 4 ustawy o zawodzie lekarza i dentysty, leczcie lekiem poza schematem. Jak nie pomoże, to przynajmniej nie zaszkodzi, po prostu uwolnić tę sytuację. No tymczasem mamy trzeci lockdown. Zbigniew Górniak, jak ocenia ten lockdown, jak radzi sobie państwo, jak radzą sobie szpitale? Zadam tylko pytanie, a co by było, jakby ten lek nie tyle nie pomagał, nie tyle nie szkodził, ale wręcz właśnie zacząłby szkodzić. Aczkolwiek zgadzam się w pełni z przedmówcą i nie zamierzam polemizować. Dorzuciłbym tutaj jeszcze, zanim powiem o moim stosunku do lockdownu, dorzuciłbym bardzo głośno swego czasu, chyba to było latem ubiegłego roku, historię lubelskiego Biomedu, Biomed Lublin, taką wschodzącą nagle gwiazdą giełdy. Akcje wzrosły dlatego, że wynaleziono tam ponoć lekarstwo, nie szczepionkę, ale lekarstwo na COVID, tak przynajmniej przedstawiał to. Tak, ale badania tego leku wciąż trwają i wczoraj prezes jednego z urzędów odpowiedzialnego za rejestrację leków zapowiadał, że już niedługo ten lek będzie na rynku. Dlatego pytam tak samo jak pan Pospieszalski, dlaczego tak długo? Dlaczego tak długo? W tym czasie akcje zjechały totalnie, ci, którzy zainwestowali w Biomed, potracili, ale to był tylko taki mój wtręt, taka wrzutka, która była dopowiedzeniem do głosu przedmówcy. Natomiast uważam, podobnie jak pani redaktor Sprost, że potrzeba nam dyscypliny społecznej i że jednak ten lockdown i ten dystans i te wszystkie rygory są niezbędne i wyrzekanie na to, że się ma już tego dość, że jest to robione celowo, że jest to robione po to, żeby skłócić naród albo mu zaszkodzić, albo jakie tam jeszcze inne teorie, jest po prostu niemądre i prowadzi właśnie do szkodliwych reakcji takich, że potem ludzie wychodzą tłumnie na Krupówki, upijają się i za tydzień mamy nową falę pandemii. Najbardziej mnie irytują ci, którzy mówią, że to często mądrzy publicyści albo przebiegli
politycy, że przecież wszystko można było przewidzieć, wszystko można było zaplanować. Moja odpowiedź wtedy jest krótka. Przecież to jest wojna. Na wojnie sytuacja zmienia się kilka razy dziennie. To tak jakby się irytować, że wycelowało się to działo przeciwlotnicze w jeden punkt nieba, a co dwie godziny czy tam co trzy trzeba je przesuwać i zbiegać do schronu, bo samoloty nadlatują, nie mają prawa nadlatywać, bo nam się nie chce chodzić do schronu, bo my byśmy sobie posiedzieli w ogródkach piwnych, albo poszli na siłownię, albo na basen. Jesteśmy zirytowani. Znaczy, oczywiście, ale przewidzieć i zaplanować być może się nie da, ale no, pozwolić ludziom korzystać z leku, jednak niezależnie od lockdownu już by było można to zrobić. I ja bym tutaj też zaprotestowała na oskarżanie ludzi, którzy bawili się na krupówkach, bo za trzecią falę to jednak bardziej te nowe mutacje odpowiadają i to, że one się pojawiły, a to jest wygodnie zrzucić na tych młodych ludzi, którzy też zmęczeni zamknięciem wyszli i coś tam sobie pośpiewali. Marek Król, jeszcze bardzo proszę o komentarz do tej lockdownowej, wirusowej, pandemicznej, dramatycznej sytuacji. No wczoraj skorzystałem jeszcze z fryzjera i przyszedłem Mokotowską w kierunku Placu Trzech Krzyży. Muszę powiedzieć, że w centrum stolicy minąłem kilka głównie męskich jegomościów bez maseczek, którzy sobie spokojnie spacerowali. Starałem się od nich oddalić jak najbardziej, ale jeżeli tak kiepsko wygląda tutaj, no to pytanie, jak w innych miejscach kraju to wygląda. Ja wiem, że nie chciałbym demonizować maseczki, że ona jest cudowna w ogóle i wspaniała, zwłaszcza jak tą maseczkę nosi się już trzeci miesiąc tą samą, to ona niewiele pomaga. No wtedy grzyba już się raczej z niej zeskrobuje po tych trzech miesiącach. No. Raczej tak, ale zgadzam się z Jankiem Pospieszalskim, że jakieś dziwne rzeczy się dzieją wokół tej pandemii. Mam na myśli i te afery szczepionkowe, bo dzisiaj Grzegorz Schetyna zarzucił rządowi, że to on ponosi winę, że brakuje szczepionek i on to wie najlepiej, bo się po prostu nie postarał, mógł skorzystać z innych szczepionek, nie wymienił z jakich innych szczepionek, rzecz jasna. I takich mądrali mamy bardzo dużo, którzy post factum wiedzą, jak na przykład opozycja twierdzi, że do trzeciej fali rząd był nieprzygotowany kompletnie. No to ja się pytam, jak powinno wyglądać to przygotowanie do trzeciej fali. To niech pokażą jakiś pozytywny przykład. Więc tutaj mamy wysyp mądrali, natomiast nic takiego istotnego nie jesteśmy w stanie do tej dyskusji wnieść. Zwłaszcza w tej sytuacji, że mutacje, panie redaktor mówi o brytyjskie. Mamy już południowo afrykańską. Tak, tych mutacji już jest 58 albo i więcej. Mamy południowoafrykańską, za chwilę brazylijska dotrze i pytanie jest, no niestety wbrew temu, co jeden z panów tutaj redaktorów mówi, nie ma lekarstwa na wirusa takiego wprost. Mamy antybiotyki, ale to są na zapalenie płuc. Tak, ale nie ma na razie lekarstwa na tak, można próbować różne środki, które wzmacniają odporność naszego organizmu. Tyle i tylko tyle. No i my tutaj, panie redaktorze, z Janem Pospieszalskim się z panem nie zgodzimy, dlatego że no być może jednak amantadyna jest tym poszukiwanym lekiem i blokuje rozprzestrzenianie się wirusa w organizmie, ale to, żebyśmy wszyscy... Podana w pierwszym okresie. Właśnie. W pierwszej fazie choroby. Zanim nastąpią powikłania. Poproszę jeszcze na koniec o dwa zdania Jana Pospieszalskiego, bo być może uda się jakiś apel wystosować jednak o no, pozwolenie ludziom korzystania z tego medykamentu. No to w tej chwili lek jest dostępny, jest tani i z tego, co wiemy, są zapasy w magazynach. Chodzi o to, aby lekarze mogli przepisywać bez problemu i żeby oni mogli korzystać z tego, jaką odpowiedzialnością nakłada na nich ustawa o zawodzie lekarza, która mówi, że w sytuacji poważnego zagrożenia lekarz ma prawo poza rejestracją, poza procedurami, nie tyle poza procedurami, co poza schematem. Poza schematem leczyć w sposób taki, jaki uznaje za, według jego wiedzy i kompetencji jest uznany za możliwy. I dlatego w dalszym ciągu potrzeba dwóch rzeczy. Prosta historia, rozporządzenie administracyjne ministra zdrowia, który mógłby to zrobić z dnia na dzień. I druga rzecz, zakończenie biurokratycznych przeszkód wobec kliniki w Katowicach, wobec tego, co przygotowane jest w Katowicach i co przygotowuje profesor Barczyk, żeby rozpocząć tam rzetelne badania. I tym apelem kończymy, panie redaktorze, ponieważ musimy tę drugą część skończyć. Trzecią oczywiście rozpocznie Joanna Miziołek i porozmawiamy o tym, ilu posłów opuści jeszcze Koalicję Obywatelską.